Siemanko kochani, witam was bardzo, bardzo serdecznie na Petrze Gdańsk, już z naszego normalnego miejsca, już z kościoła. Bardzo, bardzo cieszymy się, że możemy być z wami, że dzisiejszego wieczora będziemy mogli razem uwielbiać, będziemy mogli oddawać chwałę temu, który jest naszym Panem, temu, który jest naszym Królem, temu, który stworzył to wszystko i bez Niego to wszystko, co widzimy, by nie powstało. Bardzo, bardzo serdecznie chcę was zaprosić, abyście wyruszyli z nami w podróż uwielbienia, w nową serię razem z Petrą Gdańsk, w której skupimy się na tym, aby uwielbiać naszego Zbawcę, aby uwielbiać naszego Króla, po to, abyśmy po prostu każdego dnia, każdej godziny, każdej minuty naszego życia mogli być bliżej Niego. Kochani, nadchodzi wiosna, nadchodzi lato, jesteśmy w maju i to nas na maksa inspiruje, kiedy widzimy, że wszystko budzi się do życia, kiedy zaczynają kwitnąć kwiaty, drzewa, trawa zaczyna się robić bardziej zielona, trzeba zaczynać dbać o ogród, każdy robi porządki, wszystko wokół wielbi naszego Boga, wszystko wokół pokazuje, że nic się nie zmieniło. Cała przyroda, cała natura, wszystko co widzimy, co nas otacza, pokazuje, hej, to wszystko jest takie samo, jak było rok temu, jak było dwa lata temu, jak było wcześniej, więc jeżeli całe stworzenie, jeżeli wszystko, czego dotknął się Bóg, zaczęło wielbić, nie przestaje, to my również nie chcemy przestawać, bo wierzymy w to, że nie da się przestać wielbić Stwórcy tego wszystkiego, co widzimy dookoła. Przyroda nie może przestać uwielbiać, my również. Stąd ta inspiracja latem, stąd ta inspiracja uwielbieniem. Po prostu chcemy czuć, że nadchodzi przełom. Chcemy czuć, że nadchodzi coś niesamowitego, coś dobrego. Pomimo okoliczności, pomimo tego, że czasami jest ciężko, czasami jest trudno, żyjemy w dziwnych czasach, w trochę innych czasach niż jeszcze rok temu, ale nie przejmujemy się tym, bo wierzymy w to, że chcemy pomimo okoliczności, pomimo tego wszystkiego, co wokół zaburza nasz rytm, uwielbiać Boga. I każdy z nas stoi przed wyborem codziennie. Przed wyborem tego, czy dzisiaj będę uwielbiał Boga, czy dzisiaj będę uwielbiał coś innego. Siedzimy w domu, uczymy się, studiujemy, pracujemy, co niektórzy, i każdego dnia stoję przed wyborem, czy dziś uwielbię, czy dziś oddam Bogu chwałę, czy dziś będę o Nim myślał, czy dziś będę się o Niego modlił, czy wybiorę serial, czy wybiorę zamulanie, czy wybiorę odpoczywanie na kanapie, czy wybiorę nic nie robienie. Każdego dnia stoję przed wyborem. Jako Petra Gdańsk w maju chcemy zainspirować nas do tego, aby każdego dnia wybrać Boga, każdego dnia wybrać uwielbienie, każdego dnia wybrać tego, który to wszystko stworzył. Biblia mówi nam w Ewangelii Łukasza, kiedy Jezus wjeżdża do Jerozolimy, że jeżeli ci ludzie, którzy wielbili Go przy wjeździe, by przestali, to kamienie będą Go wielbić. Nie da się nie wielbić Stwórcy świata. Więc pytanie, jakie dzisiaj sobie musimy zadać, to to, czy jesteśmy w tym, czy nie jesteśmy w tym. Czy chcemy wielbić, czy chcemy uwielbiać, czy chcemy pomimo okoliczności stać w pełni chwały i oddawać Bogu cześć, oddawać cześć temu, kogo najbardziej kochamy. Bo jest wiele rzeczy. Każdy oddaje czemuś cześć, a my chcemy inspirować ludzi, chcemy inspirować nas samych do tego, aby uwielbiać Boga pomimo, aby oddawać cześć temu, który jest naszą pasją, naszym tatą, naszym przyjacielem, temu, który nigdy nas nie zostawi i temu, który był zawsze. I wierzymy w to, że będzie tylko lepiej, że cała sytuacja, kwarantanna zmierza ku końcowi i widzimy, wszystko powoli jest odmrażane, wszystko powoli budzi się do życia i my również chcemy budzić się do życia w tej serii, być przygotowanymi na lato, które przyjdzie do naszych serc, do naszych umysłów, do naszej duszy, kiedy wszystko w niej zakwitnie i po prostu będziemy mogli powiedzieć, okej, Boże, uwielbiam Cię. Uwielbiam Cię, bo wiem, że budzimy się do życia, bo wiem, że nadchodzi coś wspaniałego, bo wiem, że będą działy się cuda. Niech to będzie czas, w którym rozpoczniemy tą serię Wieczorem Uwielbienia, gdzie będziemy mogli skupić się na tym, który stworzył to wszystko, na tym, który jest naszym Królem. Niech to będzie wspaniały czas, ja już nie będę przedłużał. Miejcie świetny czas przed swoimi komputerami, odbiornikami i po prostu wejdźcie w to uwielbienie, pełni pasji i pełni chwały, oddawania chwały temu, komu się ta chwała należy. Miejcie wspaniały czas i po prostu bądźmy w tym wszyscy razem jedno. Uwielbiamy Cię. Uwielbiamy Cię.
wszyscy razem, tam gdzie jesteśmy, stanąć w jedności, stanąć w jednym duchu i Ciebie uwielbiać, Tato. Bo ja wierzę, Panie, że tam, gdzie jest dwóch lub trzech, tam jesteś pośród nas, Panie. Tam, gdzie jest też jedna osoba, wierzę, że też jesteś i też będziesz dotykał się serc, Tato. Także przynoszę Tobie cały ten czas uwielbienia w Twoje ręce, przed Twój święty tron, Ojcze. Ja wierzę, Panie, że będziesz tak samo działał, Panie, online, tak samo jak działasz, kiedy Twój Kościół jest razem fizycznie, Tato. Będziemy Ciebie uwielbiać, Ojcze, będziemy śpiewać, wywyższać Twoje święte imię. Uwielbiamy Ciebie, Jezu. Twoje imię jest najwyższe. I to chcemy śpiewać, to chcemy wyznawać, Panie. Chwała Tobie. Jedyny jest, najwyższe jest imię Twe. Jedyne imię Jezus, więc niech ciemność znika w imieniu Twym, na Twój głos niech zamilknie strach, przyjdź z wolnością, mocą i zburz każdy mur, wywyższam Cię. Zaśpiewajmy razem. Niech cały świat pokłoni się.
Cię. Zaśpiewajmy jeszcze raz, więc niech ciemność znika. W imieniu Twym na Twój głos niech zamilknie strach. Przyjdź z wolnością, mocą i zburz każdy mur, wywyższam Cię. O, wywyższam Cię. Wywyższam Cię. Wywyższam Cię. O, wywyższam Cię. Wywyższam Cię. Uwielbiaj Go. Uwielbiam Cię. Tam się dzieją przełomy. Tak jak jesteś, stań przed Nim. Wznoszę aleluja w obecności nieprzyjaciół mych. Wznoszę aleluja, uciszę Ty mnie wiary krzyk. Wznoszę aleluja, ta melodia moją bronią jest. Wznoszę aleluja, niebo walczy zamiast mnie. Śpiewam tę pieśń, kiedy dookoła sztorm.
zaśpiewaniu. Znoszę aleluja. Znoszę aleluja. Kiedy trudnych pytań tyle wciąż. Znoszę aleluja. Zobaczę, jak ucieka mrok. Znoszę aleluja. Znoszę aleluja. Wszystko we mnie wielbi Cię. Wszystko we mnie wielbi Cię. Znoszę aleluja. Znoszę aleluja. Strach już nie zatrzyma mnie. Śpiewam tę pieśń. Śpiewam tę pieśń. Kiedy dookoła to głośniej i groźniej. Niech uwielbienia zabrzmi to. Z prochów nadzieja powstaje znów. Śmierć pokona. Na wieki żyje Król. Śpiewaj jeszcze głośniej. Przez cokolwiek przechodzisz, śpiewaj jeszcze głośniej. Śpiewaj do Niego. Śpiewam jeszcze głośniej. 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 W obecności nieprzyjaciół my. Jeszcze głośniej. Uciszę tym niewiary krzyk. Śpiewam jeszcze głośniej. Ta melodia moją bronią jest. Śpiewam jeszcze głośniej. Niebo walczy zamiast mnie. Śpiewam jeszcze głośniej. Będziemy uwielbiać Jego święte imię.
Stwórco istnienia. Zanim był czas, zanim rozpoczął się świat. Gdzie chaos i ciemność, na dźwięk Twoich słów nagle pojawił się blask. I na Twój głos galaktyk 100 miliardów rodzi się, a oddech Twój początkiem planet jest. Jeśli gwiazdy Ciebie wielbią, to i ja. Widzę serce w Twoje, w każdym z Twoich dzieł. Światło wszystkich gwiazd odbiciem łaski jest. Jeśli wszechświat Ciebie chwali, to i ja. Boże obietnic, Twe słowo ma moc na wieki, nie zmieni się już. Ty raz przemówiłeś, a nauka i świat idą za dźwiękiem Twych słów. Zaśpiewajmy i na Twój głos. I na Twój głos. Zaśpiewajmy i na Twój głos.
i na Twój głos. Ze 100 miliardów błędów znika gdzieś. Życia zrzekłeś się, by mi darować je. Jeśli Ty powstałeś z martwych, to i ja. Widzę serce Twoje w każdej z Twoich ran. Arcydzieło Twe na imię miłość ma. Jeszcze raz ukochałeś nas już zanim powstał świat. Ty byś wszystko oddał za jednego z nas. Amen, Panie. Ty byś wszystko za nas oddał, Panie. Uwielbiamy Ciebie, Jezu. Twoje imię jest piękne. Ty na początku byłeś Słowem, tam gdzie sam Najwyższy pał. Swą chwałę ukrył w tym, co stworzył, lecz objawił Ciebie nam. Jakie piękne jest imię Twe, jakie piękne jest imię Twe, Twe imię Jezus Chrystus Król. Jakie piękne jest imię Twe, nic im nie równa się. Jakie piękne jest imię Twe, Twe imię Jezus. Nie chciałeś mieszkać w niebie bez nas, sprowadziłeś niebo tu. Mój wielki grzech, Twa miłość większa. Mój wielki grzech, Twa miłość większa.
to imię Jezus. Wszystko
Duch Pana z nami teraz jest i wszystko wokół mówi, że to Duch Pana z nami teraz jest. Bezmiar miłości Twej serce wypełnia me, przenika głębie. Znowu bliżej chcę być, spotkać miłość Twą dziś. Przenikaj głębie. Wszystko wokół zmienia się. Wszystko wokół zmienia się, bo Duch Pana z nami teraz jest i wszystko wokół mówi, że bo Duch Pana z nami teraz jest i wszystko wokół mówi, że to Duch Pana z nami teraz jest. Bezmiar miłości, bezmiar miłości Twej serce wypełnia me, przenika głębie. Znowu bliżej chcę być, spotkać miłość Twą dziś. Odnowi nas, pragnie.
dziś spełniają się, bo Duch Pana z nami teraz jest. Wszystko wokół mówi, że to Duch Pana z nami teraz jest. Cuda dziś spełniają się, bo Duch Pana z nami teraz jest. Wszystko wokół mówi, że to Duch Pana. Jego obecność, która jest cenniejsza niż skarb, tak jak śpiewaliśmy przed chwilą.
Jeśli nie wiesz, o co chodzi, jeśli nie wiesz, co to znaczy, to po prostu się pomódl, Duchu Święty. Pokaż mi, czym jest Twoja obecność. Pokaż mi, kim Ty jesteś. Pokaż mi, kim Ty jesteś. Przyjdź do miejsca, w którym teraz jestem i zmień moje życie. To jest niebezpieczna modlitwa, ale Jego obecność cenniejsza niż skarb. Więc zaśpiewałem jeszcze raz. Twoja obecność cenniejsza jest niż skarb. Twoja obecność cenniejsza jest niż skarb. Twoja obecność cenniejsza jest niż skarb. Twoja obecność. To jest Twoja przestrzeń, Duchu Święty. To jest Twój czas, Twoje miejsce. Ty działaj, Panie, działaj w każdym z nas. Pokazuj swoją obecność. Pokazuj to, Panie, że Ty jesteś. Ty jesteś. Ty nie jesteś gdzieś daleko, ale jesteś tutaj blisko. Blisko każdego z nas. Aleluja. Kochani, teraz zaśpiewajmy. Zaśpiewamy ostatnią już piosenkę, której tekst mówi: stańmy razem wszyscy. Ja wiem, że może to trudno sobie wyobrazić, bo my jesteśmy tutaj, wy jesteście tam. Ale ja wierzę, że właśnie w tych słowach jest moc, prorocza moc, że teraz staniemy razem wszyscy. Obcy, bliscy, On łączy nas. Więc śpiewajmy to głośno. Śpiewajmy to tak, żeby każdy słyszał, że my stajemy razem, mimo tego, że dzieli nas odległość. To jesteśmy dziećmi, mamy jedno serce, które nas łączy. Więc śpiewajmy z całych sił do Niego. Pokochał Cię, więc śmiało stawiaj każdy krok. Pamiętaj, kto jest siłą Twą. Pamiętaj, kto jest siłą Twoją.
masz głos aż do nieba. I naprawdę chciałabym, żeby ten głos się uniósł aż do nieba. Więc śpiewajmy z całych sił. Nasz głos! Nasz głos aż do nieba. Niech unosi się z połączonych serc. Cała ziemia, to co żyje, niech zaśpiewa też. Bóg jest dobry, On zbawił świat, On kocha nas. Tym Bogiem Jezus. Nasz głos aż do nieba. Niech unosi się z połączonych serc. Cała ziemia, to co żyje, niech zaśpiewa też. Bóg jest dobry, On zbawił świat, On kocha nas. Tym Bogiem Jezus. Zaśpiewajmy jeszcze raz. Nasz głos. Nasz głos aż do nieba. Niech unosi się z połączonych serc. Cała ziemia. Myślę, że to był dobry czas, że każdy z was mógł pouwielbiać, każdy z was mógł skorzystać z tego czasu. Błogosławię każdego z was i bardzo za wami tęsknimy. I to nie jest koniec, bo widzimy się już za tydzień na kolejnej Petrze Gdańsk!